Polski rynek MVNO do tej pory rozwijał się w sposób taki dość ostrożny i umiarkowany i wystartował chyba trochę za wcześnie. Zobaczymy, czy teraz w zupełnie innej sytuacji taki duży operator, który ma duże zasoby, potrafi go rozkręcić, bo to bardzo zależy od tego, czy zaoferuje na tyle ciekawe usługi, żeby przechwycić innych klientów, zwłaszcza klientów prepaidowych, na których na początku celuje. Virgin Mobile ma bardzo ambitne plany, mówi nawet o pozyskaniu około 1 000 000 klientów w ciągu najbliższych 3 lat. To jest przedsięwzięcie, zwłaszcza w sytuacji dość nasyconego ogólnie rynku, nie tylko rynku MVNO, raczej w polski rynek ogólnie rzecz biorąc, 53 miliony kart, 137 kart SIM na 100 mieszkańców, to jest rynek dosyć nasycony. Więc tu rzeczywiście trzeba pokazać coś ciekawego, żeby spróbować albo przechwycić klientów prepaidowych, albo też spowodować, że ktoś będzie chciał mieć drugą, trzecią kartę, bo sporo jest takich ludzi, którzy mają, dajmy na to, telefon służbowy i oprócz tego chcą mieć telefon prywatny. I tym telefonem prywatnym zupełnie dobrze może być taka dobrze wycelowana oferta prepaidowa. Możliwość zmiany operatora przede wszystkim dzięki przenaszalności numerów jest w tej chwili łatwa, prosta i ludzie to wykorzystują. Zwłaszcza użytkownicy prepaid to wykorzystują, więc można założyć, że z badań wynika, że około 25% wszystkich użytkowników telefonów na kartę może się przełączyć niemalże w dowolnym momencie, bo zastanawiało się kiedyś nad tym i po prostu jedynym kryterium wyboru to jest bardzo atrakcyjna oferta, niekoniecznie nie tylko atrakcyjna cenowo, ale przede wszystkim atrakcyjna różnymi usługami, jeżeli chodzi o poziom usług. W jaki sposób można zawalczyć o klienta jakiego, to bardzo zależy od tego, w kogo celujemy. Virgin Mobile z definicji celuje w klientów młodych, aktywnych, w związku z czym musi im pokazać coś, z czego Virgin jest słynny na całym świecie. No między innymi budując na tym kapitale swojego czasu z nagrań, z płyt, ze studiów muzycznych. Ten element w Polsce jest nieznany. Ten element wszędzie to praktycznie że nieznany, z wyjątkiem fanów czarnych płyt na przykład. Nieznany jest również element, którym Virgin swojego czasu bardzo dużo rozrobił na rynkach światowych, a mianowicie lotnictwo i linie lotnicze. No akurat ostatnio sytuacja epatowania kogoś tanimi biletami lotniczymi nie jest za korzystna, więc podejrzewam, że pozostanie w tym swoim głównym segmencie. Bardzo ciekawe podejście to jest podejście łapania klientów na sieciach społecznościowych, zwłaszcza Facebooku. No bo tu jest możliwość zbudowania zaufania, zbudowania lojalności, takiej lojalności, jaką tego typu klienci mogą wykazywać. A więc pamiętają o tym, że 25% z nich zastanawia się, czy nie zmienić operatora. Kilkadziesiąt tysięcy do końca roku to byłoby już duże osiągnięcie, do końca bieżącego roku, a te 1 000 000 przez 3 lata to jest zamierzenie, które można uznać za realistyczne, ale bardzo ambitne.